And the greatest of them all are the Ultramarines. Halo, jesteście? Jesteście, cześć. O kurczę, cześć wszystkim, witam was. Nowa seria, to nie jest gra strategiczna, spokojnie. To jest TPS. Gramy na normalnym i wszystko wam zaraz powiem. Tak, tak, chcę dalej. O kurczę, bladę. Jak będzie za głośno, to mówcie. Wchodzimy do góry. Captain Titus, the orcs have massacred the Forge World's forces. And they have taken the planetary defense weapons. Clever of the damned orcs. Keeps us off their backs while they loot the Titan war machine. Brace for evasive maneuvers. Pilot, report. Sergeant. We are losing altitude. Get the ship to safety. We find another way down. Aye, Captain. Thunderhawk Lancer 2 returning to launch bay. Back. This is your plan. We need to get to the surface to take out the gun battery. Would you want to go home already, Sergeant? Not before having a word or two with the orcs. Is that wise, Captain? The Codex Astartes does not support this action. Try to keep up. I to jest głupota, ale wam powiem później, jak będzie czas. Ja tak samo nazwałem bodajże pierwszy odcinek strategii. Tak, i zaczynamy. Najpierw walczymy z ich budowniczymi. Oczywiście mówię tutaj o strategii. Ja.
Na razie mamy tylko sztylecik bojowy. O, i są już orkowe pierwsze. I jest wszystko spoko, walczymy sobie. Ja jeżeli ktoś nie zrozumiał, o chuj im chodzi w tym intrze i w ogóle. Halo, no bij. To mówię wam. Ogólnie rzecz biorąc, planeta ma, ma u siebie tytana klasy, tam Warlord bodajże, który jest jednym z największych, jest jednym z najrzadszych, jest zajebisty, więc nie możemy pozwolić na to, żeby on został zniszczony albo został rozebrany. Znaczy wiadomo, oni chcą go rozebrać, ale nie możemy do czegokolwiek takiego dopuścić. Halo, nie to. Proszę bardzo. Muszę ogarnąć sterowanie, przykro mi koledzy. Co to miał być? A! I tak, to tyle, jeżeli chodzi o... Dobrze, to gramy na normalnym poziomie trudności. Tak, a tutaj przed chwilą mieliście właśnie, kodeks Astartes nie wspiera tej sytuacji. Coś takiego. To jest wszystko kodeksowi. I to samo w sobie, nie będę się z tym sprzeczał, bo możliwe, że to jest prawda, nie znam się. Kodeksu nie czytałem. Kodeksu jest taki zbiór zasad. Muszę powiedzieć, że ten ork zajebiście wygląda. Zajebiście go zrobili. Halo! Miałeś się ewakuować. A spokojnie, to wszystko jest zaplanowane. Kurwa, nie widzę. Tak, ja obracam kamerą, ale wiecie, czasami lepiej. Czasami człowiek jest tak zajęty bitwą, że nawet nie spojrzy, ile ma ammo. Co dopiero na. Przepraszam, przez przypadek mi się włączyło. Idziemy dalej. O kurwa. Dobra. Kto był tak miły, że zamontował uchwyt w tym miejscu? Bardzo się z tego powodu nie miło. Tak. Idziemy na rozjeb. Się ustawił do zdjęcia. A, bo to był, to chyba normalnie z demo. W sensie, że jeżeli macie wersję demonstracyjną, to tutaj się kończy. Orc shot me off course. I've had no word from Leandros, but I'm picking up Vox chatter from Imperial Guard forces on the ground. I scarcely thought anyone would be left alive, much less still fighting. Heading towards the front lines now. I will meet you there. Dobrze, tak, dokładnie tak idziemy. O, rozdział drugi. Szybko te rozdziały idą. Ale tak już wracając do tematu. Jest właśnie zbiór zasad kosmicznych Marines. I wszystko by było spoko, bo tak naprawdę wiele zakonów i wiele oddziałów ma wyjebane na ten kodeks. Właśnie od tego mieli były strasznie wielkie wojny, strasznie wielkie bitki. I całość polegała na tym, że... O, Gwardia Imperialna, mięsko, bardzo miło.
Coś polegała na tym, że wiecie, kto stworzył kodeks Space Marinesów, technicznie rzecz biorąc, w grze? To byli Ultramarinesi. To właśnie ci panowie, których, znaczy ich prymarcha, czyli tam ich tata stworzył kodeks i całość jest sprzedawana w otoczce typu oni są ci najwierniejsi, najlepsi. Chyba dałem wam nawet część intra, w którym jest właśnie I'm the greatest of them all. Co jest oczywiście taką, wiecie, strasznym picem na wodę, ale... Ale powiedzmy, że jest, nie? No ja wiem, że Bolter. Mogliście tam zobaczyć jego specyfikację. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Tylko tutaj jest już ammo. Idziemy dalej. I właśnie, to jeżeli sprzedają ci cały ten szajs w otoczce, że to są najlepsi i oni zawsze są wierni kodeksowi, bo to też... Takie głosy też się pojawiają. Że oni, kodeks, to jest jedno i to samo praktycznie. Oni zawsze słuchają się kodeksu. I nagle ich przełożony oddziału, z tego co wiem, to... Gość jest jakąś... Nie pamiętam dokładnie teraz, wiecie, będziemy musieli się przesłuchać dialogom. Ale z tego co pamiętam, tą postać, którą gramy, to jest jakąś grubszą rybą w tym całym kurwidołku. Więc jeżeli on się nie słucha kodeksu, to naprawdę coś jest kurwa nie tak. Dlatego mi się już nie podoba to, co się stało. Ja będę punktował takie rzeczy. A faktycznie, bo tutaj, wiecie, cała gra jest sprzedawana jako taka, w której będzie się leje krew. O, proszę bardzo. I ogólnie there is only wa. To sobie tak zażartuję. Dobra. Ammo. Proszę do mnie nie strzelać. Dobrze, widzę, że się kurwa nie rozumie. Orkowie robią to, co orkowie umieją robić najlepiej, czyli atakują, marą. Tylko czasami nie wiem dlaczego wysyłają pojedyncze jednostki strzelców, ale to wiecie jak to jest. Trzeba jej wybaczyć. Ale dobrze pokazali, na czym kurwa działają orkowie. Codex Astartes warns against using jump packs to leap blindly into enemy fire, and for good reason. Your days as a novice are behind you. Why do you still interpret the Codex so narrowly? I look to its rules for guidance. We all do. But there are also benefits to thinking for yourself, Beatrice. Nie słuchajcie tego debila. Znaczy, też nie specjalnie lubię Codex, ale... On jest kurwa ultramarinsem. Enemy sighted. Ja wiem, że wam się wydaje, że ludzie w tym uniwersum raczej tobie masło, bo ostatnio to też będę musiał o tym zaraz powiedzieć, ale ludziom się wydaje, że ludzie w tym uniwersum to są ci dobrzy, albo że ludzie tutaj myślą, takie wiecie, takie śmieszki heheszki troszeczkę, nie? Wiesz tu ammo, bardzo dobrze. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Tak się składa, że cała rasa ludzka jest na każdym kroku indoktrynowana i ogólnie piorą tutaj wszystkim mózgi. Komu się da? Sedona's picked up local Imperial Guard communications. They survived under the shadow of that gun. I want to know how. Spytacie się, kto tak ich, prawda, tutaj robi w bambuko? Proszę. A ja wam powiem kto, oni sami, wyobraźcie sobie. Proszę nie wstawać. Dobrze.
Dokładnie tak. Dlatego w momencie, gdy Marines, tak wiecie, obrońca kurwa ludzkości i wszelkiego porządku, co kurwa nie jest prawdą, nie słuchajcie tego, wam mówi, że nie trzeba interpretować czegoś dosłownie, to pierdolnijcie go w łeb. Naprawdę. Przypominam, to jest... Mówimy o uniwersum, w którym imperator ludzkości powiedział tym gościom, że nie jest Bogiem, a oni mieli to w dupie. W sensie, to faktycznie jest przykład tego, że niedosłownie to wszystko interpretują, chyba, ale ogólnie rzecz biorąc, nie. Oni są tak są mądrzy, że mają wyjebane na logiczne myślenie, naprawdę. O to mi chodziło. To chciałem zailustrować. I mam kurwa rację. Mam rację, ja wiem bardzo dobrze. Rise, guardsmen. You saved yourselves. We thought you did. We would be, my lord, if not for the lieutenant. Where will we find this lieutenant? At the front lines. Follow the trench network to the lieutenant's command bunker. Carry on, guardsmen. We rendezvous with Sidonus, then we find this lieutenant. We need updated intel on the gun battery. Through here, my lords. Head out the upper level and continue through the plaza. The bunker is beyond that. Chyba nie. Ale to jest bardzo dobry... To akurat spoko, to tak. Pamiętacie, jak graliśmy poprzednim razem? To właśnie mniej więcej... Remarkable. A few hundred against a million orcs. And they fight on. Pokażę wam, czekajcie, patrzcie. Tutaj oczywiście gra jest niedorobiona, nie? Ale jak przyjdziemy... Nie? On powinien ten. Pamiętam, że tu coś takiego było, bo bym... Get off! My legs. I can't feel my legs. I got to see a space marine before the end. God Emperor. Watch over those who fight for me. Halo, koleżko, to ja jestem. Nieważne, idziemy. Przepraszam was, psuję moment. Pamiętam dobrze, że tutaj był jeden ważny szczegół wcześniej pokazany. Nie gadajcie, że go teraz nie będzie. Bo oni wstawali i salutowali, to było takie zajebiste. Captain, a nie, to może być chwili. A, dobra, możliwe, że to jest zaraz. Przepraszam was bardzo, tutaj ten... Oni też powinni wstać i zasalutować. Bo właśnie o to chodzi. Pamiętacie, jak walczyliśmy z gwardią? To właśnie całość polega na tym, że... Że... Gwardziści to zwykli poborowi. Dobra, chwila. Chwila mi przerywają. Sergeant, I see you found something to keep you busy. Worry not, Captain. I've saved some orcs for you. The orcs have got that gun well defended, no mistake. But typical orc behavior would be to dismantle or destroy the gun. And certainly not use it to keep our forces at bay. There's a strategy behind it. Their leader is no fool. Kojarzycie? Masło kojarzysz? I may have encountered the orc during our jump to the surface. Ktoś już tak kiedyś mówił. If the horde hasn't turned on itself, it's still under his control. Teraz mamy orc. Tak, odblokowaliśmy. Idziemy. Dobra. Dokładnie, kurwa, tak. Halo. Zajebiście się w tym walczy. Muszę przyznać, walka tu jest ciekawie zrobiona. Przyjemnie się walczy. Ale o złych rzeczach też kiedyś powiem. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że schematy są tutaj lekko powtarzalne. O, no przepraszam was, muszę psioczyć. Tak, jak widzę coś złego, to o tym mówię, tak? O, bo już tak też, kurczę. Zdarza się, że... Słyszę głosy, że o, Grain, ty to cały czas taki pesymistyczny jesteś. Ja to nie wiem, czy ty w ogóle lubisz grać w tę grę. Żeby tutaj była jasność, ja lubię grać w tę grę. I ja teraz... Przyjemnie mi się teraz gra. Ale gry mają sprawiać przyjemność, więc nie będę na każdym kroku kurwa mówił, że mi się przyjemnie gra. Bo to jest kurwa podstawa. Inaczej nie grał, nie nagrywałbym tego. O. Dobrze, idziemy.
tak, ogólnie rzecz biorąc, okopy, bardzo ładnie tutaj. O, ammo. Z tego co pamiętam to, bo tutaj są poukrywane tak zwane serwoczaszki, czyli te małe czaszki takie latające. I normalnie one są w formie znajdziek i logów. Nie mów, nie żebym je czytał czy coś. Ale są. Target that quick. Tak. Właśnie, ogólnie rzecz biorąc, przyjemnie się gra, nie mówię. Cały czas mi się przyjemnie gra, no. Tylko po prostu trzeba znaleźć czasami punkty w rozgrywce, które się nie podobają, bo jak takie są, to czemu by udawać, że ich nie ma, co? Powiedzcie mi. Znaczy, wiem, to nie musicie mi mówić, bo prawdopodobnie rozumiecie to wszystko, ale jest ktoś, kto wytykał mi takie rzeczy i jakby to jakiś film oglądał, to by teraz wiedział, tak. To są właśnie orkowie, trzymają obok siebie jakiś wielki wybuchowy coś. Granat. Puh, dobra. Dobrze. Bo wiecie, właśnie całość polega na tym, że z tego co wiem, to ork powinien ginąć na strzałach. Dobrze. I zaraz się zapytacie dlaczego. Zapraszam. O. Chodź. Halo, w drugą stronę polewałem. Mówiłem, pamiętam. To bardzo dobrze. A, właśnie, o problemach z fabułą. W sensie, że z gwardzistami. Tu jest spoko, ale całość polega na tym, że jakby porównując systemie rank Space Marinesa i takiego nawet początkującego, a ten, i w ogóle są całych tych kosmicznych Marinesów, a Gwardię Imperialną, to Gwardia Imperialna jest niższa rangą. Dlatego w momencie, gdy jest sygnał, wypierdalacie, my przejmujemy ten teren, to gwardia musi się posłuchać normalnie. Znaczy wiadomo, nasi koledzy z Relika potrzebowali strategii, prawda, dodatkowego przeciwnika, prawda? O, cały czas prawda. Oj, patrzcie teraz. Nie zdążyłem, no nie. Żebyście wiedzieli, co to jest. Przepraszam was bardzo. Kiedyś powinno mi to pokazać. Jak za szybko zabijam. Imperial Guard, we are Ultramarines. Open this door. Ogólnie rzecz biorąc, gra w swojej brutalności w ogóle. O kurczę. Mierzy w to, żeby. O, ci powinni już wstawać, bo tam to był powiedzmy, że szpital polowy. O. Bardzo ładnie, podoba mi się. Tu też jest taki trochę. Dla Gwardii Imperialnej wszędzie jest szpital polowy. Wszędzie ludzie umierają. Czasami się ich opatruje. Tak, uwaga. Second Lieutenant Mira, 203rd Cadian Regiment. Captain Titus of the Ultramarines. You are in command. I'm all that's left, my lord. Unless my commanders rise from the grave. So far, they seem content to stay put. Lieutenant, the scouts have returned to forward base. How many? Two. Damn. I sent out 10. Mówisz o Gwardii Imperialnej. We don't have the numbers to make an assault. And as you might have seen, it's shooting down all our support vessels.
And that is why we are here. Leave the gun to us. Come with me, then. I should warn you, my lords. We've got a slight orc problem down here. Okej. Okay. Tutaj też troszeczkę mnie to dziwi, bo właściwie służba wojskowa w grze, w której jakby cały świat opiera się na jakby, na braku mózgu, na troszeczkę homofobii, na seksizmie, na rasizmie i to takim ostrym rasizmie, takim troszeczkę międzygatunkowym, ale nadal. Tak już idę. I w ogóle to wszystko jest kurwa... To wszystko jest tutaj. Jeżeli macie... Znaczy znajdźcie to, co, z czym walczą takie przyjemne organizacje typu LGBT i odwróćcie to. W sensie... Tak, odwróćcie to. Dostaniecie obraz ludzkości w tym świecie. Co może się stać tutaj złego, na co mogą uważać ludzie? To tutaj jest. Troszeczkę bardziej wyolbrzymionej, troszeczkę bardziej poddrasowanej formie, ale jest. I chcecie mi powiedzieć, że u nas kobieta w wojsku to raczej jest odnoszenia kawy, no bo wojna to jest wojna i tam już człowiek się zamierza w zwierzę, które próbuje zabić drugą jednostkę, a nie... Tam raczej zbrodnie wojenne typu fałdy mogłyby się zdarzyć faktycznie. Nawet między sobą, w sensie w jednej armii. I zwyczajnie mniej więcej z tego powodu kobiety raczej broni nie noszą. Znaczy, oczywiście, zaraz ktoś mi wyskoczy z treningiem strzeleckim kobiet, czy z jakąś... Z jakąś armią, jakiejś organizacji czy państwa, które walczy o niepodległość i powie mi, o spójrz, tutaj przecież kobiety są zawodowymi żołnierzami. To nie jest tak, że to jest miejsce, w którym pobór do wojska to jest raczej na zasadzie kto chce i kto się wytrenuje. Także że mówię, no, nie żebym cokolwiek miał do czegokolwiek, ale kobiety raczej na razie przynajmniej w wojsku z uwagi na swoje fizyczne aspekty. Nie żebym był lepszy. Nie. Ja wiem, że nie jestem lepszy, ale ze względu na swoje fizyczne aspekty raczej są nadal od podawania kawy. Nadal, bo kto wie i zresztą kto mi dał prawo mówić, że kobieta to jest jakiś biologiczny konstrukt, bo przecież to jest konstrukt społeczny, też takie słyszałem. U nas kobiety są w wojsku od podawania kawy, a my tutaj mamy dowódczynię w pełnym rynsztunku na planecie, o. W świecie, który stoi na seksizmie, rasizmie, brutalności. Na seksizmie? Jak to na seksizmie? No, bo tutaj właściwie, tutaj stosunki seksualne to jest czysta reprodukcja. I jak masz w innym przypadku mówimy o tak zwanym, prawda, byciu heretykiem, bo istnieje taki bóg chaosu jak Planet i on ogólnie hedonizm, to zajebiście. Zajebiście, ja uwielbiam. Mniej więcej tak to wygląda, więc... Mówię, praktycznie wszystko ma tu cele raczej w wojnie, ale reprodukcja w wojnie, grain, co, o co tu? Gwardzisz mięso! Wiecie, że właśnie ludzie i... Żywność to jest waluta praktycznie na całym imperium. Jak to było? Bierzemy. Pokażę wam, jak to śmiesznie strzela. Chociaż technicznie rzecz biorąc nie mamy plecaka amunicyjnego i nie mamy czym kurwa strzelać. Technicznie rzecz biorąc. Bo gra musi być ciekawa i pełna akcji, nie? Ale spokojnie, chodźmy. Zaraz samo się i tak wyczerpie. Idziemy? Chodźmy, tak. I ten. Przepraszam bardzo, ile mamy? O, patrzcie, idealnie wymierzyłem, wiecie?
To ja zaraz sobie zapiszę, nie? Ale ten. Także nie wierzę, żeby tak do... Znaczy... Nie zamierzam mówić, że ta gra jest kanoniczna. O, może w ten sposób. W sensie, nie mam żadnych problemów. Gdyby to nie było uniwersum, które znam, kojarzę i wiem, że tutaj coś takiego nie występuje, to bym nie miał problemów. Jakby faktycznie uniwersum... Jakby uniwersum nie mówiło nie, to ja bym nie powiedział nie, naprawdę. Ale niestety, no... Games Workshop zrobił, prawda, taki, a nie inny setting. Kobiety raczej w osobnej frakcji jest, prawda, siostry bitwy, prawda. That's where the orcs breach the gun battery. We haven't been able to make it inside the wall. There just aren't enough of us. You have survived this long on your own, Lieutenant. You have done well. But you are not alone. Kurwy. We will retake the gun. You will get your reinforcements. I'll hold you to that. Nie sądziłem, że będę miał tyle okazji do mówienia. To była postać epizodyczna. Jakby ktoś się zastanawiał. Tak. Tutaj... Dajmy jej powiedzieć. A, już powiedziała, dobra. To my to już kończymy. Tak. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym będę narzekał więcej na tę grę, bo ponieważ nie czerpię z niej nigdy przyjemności i z tego uniwersum też nie czerpię przyjemności. Ja tutaj jestem tylko po to, żeby sobie i wam zepsuć humor. Do widzenia.